Poznaliśmy się 10 lat temu na imprezie rodzinnej. Pierwsza nasza rozmowa dotyczyła właśnie nowoczesnej architektury. I chyba od tego wszystko się zaczęło. Jak zobaczyłam Andrzeja pierwszy raz wtedy, to po prostu wiedziałam, że to będzie mój mąż. Po 3 miesiącach od tego pierwszego spotkania, od pierwszej randki, pobraliśmy się bardzo szybko. Jak już zostaliśmy parą, stwierdziliśmy, że wypadałoby wybudować dom. Nie zajmujemy się zawodowo sektorem budowlanym. Andrzej wybudował ten dom, można powiedzieć, prawie samodzielnie, z pustaków styropianowych. Myślą przewodnią było to, aby zbudować dom energooszczędny, stąd okna wystawione na południe, gruba izolacja, izolacja pod całym domem w formie płyty fundamentowej. Stąd bardzo tanie ogrzewanie tego domu. Mimo tego, że jest to prąd, to rachunki oscylują w granicach 1300 zł za cały sezon grzewczy. Cały system grzewczy, czyli kable grzejne, które mamy zatopione w podłodze, kosztowały nas w granicach 3000 zł. Ciekawym rozwiązaniem jest również solar, który w okresach przejściowych jest takim generatorem ciepła dla tej naszej ściany betonowej, w której są zatopione rurki ogrzewania podłogowego. Ponieważ chcieliśmy, żeby dom był niepowtarzalny z zewnątrz, wypadało, żeby również zaskakiwał wewnątrz. Ciekawymi rozwiązaniami są na przykład zlicowane kontakty, na których nie osadza się kurz, podwieszone ściany, na których również nie ma kurzu, nie trzeba tego ścierać. W takiej centralnej części domu, czyli największa podłoga, to żywica poliuretanowa jest bezfugowa. Tutaj się uzewnętrzniam wnętrzarsko. To są kolejne lampy, zegary, które trafią pewnie do nas, do wnętrza. A po drugie, jeśli któryś z naszych znajomych akurat się wprowadza, to mamy fajny prezent dla nich na parapetówkę. Mąż pojechał do tartaku i kupił drewno z sękami, podziurawione, niedoskonałe, które było przeznaczone na opał i po prostu zrobił taki piękny stół. Szukaliśmy dużego zegara o takim niepowtarzalnym charakterze i no, nie udało nam się tego znaleźć, więc stąd pomysł, żeby zrobić go samodzielnie. Ze stodoły dziadka wykorzystaliśmy deski do aranżacji w sypialni. W małej toalecie wykorzystaliśmy jako postument pod umywalkę duży kamień, który zalegał u rodziców w kącie ogrodu. Niby zwykła łazienka, ale jak się spojrzy na ten kamień, to nadaje takiego niepowtarzalnego wydźwięku. Przed domem mamy zakopany potężny zbiornik na deszczówkę, pojemność 20 tysięcy litrów. Ta woda służy nam do podlewania sporego ogrodu. A to jest mój warzywniak, moje królestwo. Dzięki temu, że uprawiam tutaj dużo warzyw i owoców, mam pełno przetworów, dżemów. Zrobiłam 100 słoików ogórków i 100 słoików pomidorów. Przez to jesteśmy tacy bardziej ekologiczni, no i prawie samowystarczalni.